Siemaneczko, jestem Peplotem Games. Witam Andrzej. Pana jest live. Montuję muzykę. Na miesiąc zepsują się niektóre produkty, teraz chcę bardziej trzeba. To nie pisze oczywiście. Więc musimy iść. Zobaczyć co i jak. Jak ta nasza krówka wygląda. Upasienie 18. 18%. Tutaj upasienie 36%. Jeszcze chyba trzeba poczekać chwilę, żeby ją tutaj, można powiedzieć, obciąć. Idziemy teraz do kurniczka. Na początku odcinka, tak że jestem, zachęcam do stawienia apeczki w komentarzu, życzę miłego oglądania. Bierzemy sobie jajeczko oczywiście, musimy sobie zebrać. Tyk. Tyk. No i tak. Idziemy do zimownicy, można powiedzieć. Bo dzisiaj planuję. Oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nawyka jak budowa, dobra, musimy to sprzedać. Bo dzisiaj trzeba zrobić na następną, można powiedzieć, nadewkę. Ponieważ ja chcę sobie wziąć, zakupić w tym odcinku jeszcze jedną sztukę. Krowy, można powiedzieć. Jeszcze jedną krowę. Więc tak, no co? Bierzemy więcej. No i dojemy. Musi teraz spędzić noc w boksie. A, to przepraszam, nie wiedziałem, że o to tak chodzi. Więc co? Chodź, łódźka. Chodź, 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 chodź. Czekajcie, czy mam boks wolny? Czekajcie, który boks byłby dobry dla niej? No chodź, 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 chodź. No i teraz tu cię puszczę. Chodź. Chodź. No i zbagowałaś się. Chodź. No i dobra, może to będzie dobrze, nie wiem. Czy mamy coś do sprzedania w pełności? Nie, bo mam deski. To musimy tak zbierać dość dobre, dużo pieniędzy w zasadzie. Nie do ataku, tylko do PGR oczywiście. Musimy sprzedać jajka. Później iść sprzedać nalewki. Nie pamiętam, czy ona miała nalewki. Chyba ona nalewek nie sprzedawała, nie skupywała. Pohandlujemy. Czy jajka mam już stówkę za jajka. Tak się zastanawiam, czy to mleko jest bardziej popularne, chociaż patrząc po cenie masła. Ja dostaję chyba 16. Nie, podobnie dostaję. Zatuj za to. Więc troszeczkę jest lipa. Więc niestety mamy trochę plusów i trochę minusów, tak powiem. To było na farmie Tadeusza, chyba się nie mylę. Sprzedaż mojego kobiety. Tych naszych pięknych rzeczy. Czyli związanych z nalewkami. 20. Właśnie, znacie trochę więcej nam starcza. Ja mam, czekajcie, ja muszę mieć butelki wtedy. Ja muszę u niej kupić butelki, jeśli mi tak chciał właśnie zrobić. 8 butelek, myślę, że powinno starczyć. I oczywiście musimy kupić co? Czekajcie, ja muszę pomyśleć, czy ja nie mogę nigdzie kupić ogólnie jakieś książki, czy coś w tym stylu odnośnie robienia sobie nalewek. Gdzieś to powinno być. Ziarn ziemniaczany, malinowy, jabłkowy sobie weźmiemy. Czy nie wziąć tu jest sztuk? Może na razie nie, może na razie, bo sztuki nam nie będą potrzebne. Tak mi się zdaje. Wiadomo, jest jeszcze luty, więc musimy trochę kasy poczekać. Trochę czasu poczekać, a coś zaczniemy po prostu w polach robić, żeby po prostu już coś tam ogarniać. Dobra, to lecimy. Musimy rozpalić. No tak, musimy sobie wrzucić cedę. I to będzie na 4 butelki. I rozpal.
Te buteki też za dużo. Ale ma 16, chociaż nie, 4 razy 3, 12 godzin. Powiedzmy, że na tyle czasu powinno nam starczyć. Czy coś jeszcze możemy wziąć tutaj? Nie. Tutaj na razie wszystko mamy. Ja sobie zostawić. Dobra. Czekajcie, ja zobaczę, czy będę mógł ją obciąć. To mnie zastanawia. Ciekawe, gdzie ja mam w ogóle możliwość. Znaczy, ja mam możliwość. Gdzie mam teraz? Posiadam nożyce do cięcia, powiedz. To posiadam, dobra. Tak? Tam mi te psy tak szczekają. Dobra, czy ja... Mamy 8 sztuk. I to chyba było też na PGR do sprzedania. Teraz, od której kobiety było to do sprzedania? Ma także o niej. Ma Maryśki. Nie no, nowe pieniądze na niej zarabiamy. Z tego co widzę. Więc tak, Gendy nie ma. Nie ma tak. Patrzeć się. Czekajcie, bo ja tak patrzę teraz, pyrak tylko by było za 12 tutaj. Musimy chyba sprzedać co? Musimy tylko sprzedać, może zrobimy coś z tego. Wiadomo, to Felipa, że mi swoje sprzedało produkty, które kupiłem, a się zrobiłem, przetworzyłem, ale co zrobić? Czekajcie, czy ja mogę mu pomóc z czymś? Nie ma to jak dzik z różna. Aha, dzika to ci nie upoluje, sobie bardzo. U ciebie coś mi mogę... ogarnąć. Koza. Koza ogólnie nie wiem do czego ona by to się wiadomo, kozie mleko i tak dalej. Ale czy ona by była wydajna? Maciora. Nie potrafię gonić głowy. Czy nie, bo... Teraz pytanie. Czy inwestować ostatnie pieniądze w kozę? Wiecie co, raz się żyje. Pojemy kozę. Która jest tutaj? Chodź malutka. Idziemy. Bo teoretycznie około ziemne, jako powinny mieć. Wiadomo, że teraz przygotować co nieco, czyli będę musiał pobudować. Czekajcie teraz tak, więcej. No właśnie, jak wspomniałem, kozie mleko będzie. Mleczko sobie weźmiemy. Mleczko i... było F. I wyduj to kozę. Na tej samej zasadzie to prawe. Pyk. Kozie mleko mamy jedną sztukę. A, to jest ogólnie jedno mleko. Jedno mleko. Tak, musimy wyczyścić krowę, bo chyba bardzo wodna jest. Dobra, jest git. Owca jest w miarę czysta. 28%, 60% upasienia. Teraz tak, wrzućmy sobie tutaj do paśnika co nieco. Dobra, jest git. Jest git. Jest elegancko, ale... Właśnie, a po teraz tego mleka. Bardziej mi się będzie kalowało przetworzyć to mleko. O, jojoj. Pićku. Dobra, pićku wzięte.
bardziej przetworzyć, czy jest teraz bezpośrednio? Pohandlujmy. Za ile byś mi chciał? 53. I to jest ile? 100... 16. Tyle samo. Dobra. Nieźle. Czy coś jeszcze możemy kupić? No, zbytnio pieniędzy nie mamy. Tutaj. Więc co? Po prostu trzeba teraz zarobić, jeśli tak się zrobiło, że kupiliśmy kozę. To trzeba powiedzieć, znaczy oczywiście trochę drzewa. Tutaj świerk. To wygląda z tym świerkiem. Ładnie już wyrósł. Bardzo ładnie. Przydałoby się także chyba ogarnąć temat z... Nie wiem, czy z deskami, czy z czymśkolwiek. Po prostu, żeby to było sprzedawać po części. Po prostu, no, zarobić po prostu jakieś pieniądze, tak? Mam takie, powiedzmy, odnawialne źródło zarobku. Więc możemy sobie tutaj posprzedawać parę takich bypereli, żebyśmy trochę zarobili kasy. Jakieś tam dodatkowe wydatki. Dobra. Co potrzebuję? Oczywiście miód. Oczywiście miodu teraz oczywiście nie ma. Nie wiem, czemu ja mam ten miód postawiony. Teraz kwestia, czy do czego ja mógłbym, czy ja tu gdzieś po prostu źle postawiłem ten ul, te ule. I teraz nie mogę nic zebrać. Bo coś mi się nie chce wierzyć, tylko raz w roku mogę sobie ogarnąć nasze ule. Nie wiem, czekajcie, gdzieś pogadamy. A żona, kawa zrobiona, chyba to możemy. Tak, to chyba, że ogarnę wtedy te buty, trochę podałem. Żeby trochę może lepsza cena była czegokolwiek, bo to różnie bywa. Patrzcie, oni też kupują butkę, kupują bimby, butelki za 6. A ja się mnie zastanawiam jedna rzecz. Moja? Bo jest chyba na tym PGR-ze, tak? Czy to jest słusznie, że kupuję tylko na PGR-ze? Słuchajcie, mam chyba dysk na jakimś środku ustawiony. Nie wiem, gdzie ja mógłbym kupić. Czy tak powiem, te przepisy, które były powiedziane, jak się nie będę gdzieś, nie wiem, zapowiedzieć, czy gdzieś. Może by zacząć ziemniaczany zrobić, coś w tym stylu. Znaczy ja coś źle zrobiłem i nie zrobiłem zadania. Aha, czyli muszę teraz do tego oddać dwie nowe osiem butelek mleka, powiedzmy. Muszę tutaj ogarnąć. Jeszcze bym trzeba będzie tam tutaj posprzątać. Dobra. No Tadzia, to Tadzia potrzebuje iść. Bo Tadziu jest gdzie? Tutaj Tadziu jest. Dobra. Nie ma do Tadzia. Patrzcie, jest godzina 11. No to było. Na pewno poprawę relację ze sprzedawcem. Aha. Aha.
czyli ja może tutaj muszę tu tabakę wtedy siać. Na tym tabulecie wtedy te papierosy robić, bo papierosy też są dość dobrym na zarobkiem, powiem szczerze. No. Nie wiem, czy jeszcze kupujemy cedę. Czy nam to się zwróci? No to też się nam zwróci, ale kilka tej ilości. Nie wiem, ktoś kadał mi o przepisie jakimś, ale o co chodziło z tym przepisem, nie mam żadnego pojęcia. Pogadamy. Pohandlujmy. Co my musimy, możemy kupić? Silnik, pług, wiadomo. I ostatnio, połączony z silnikiem staje się niemalże miniaturowym przenośnym takiem. Dobra, tutaj to nic nie będziemy w razie kupić, bo nie mamy na razie co. Czekajcie, bo trzeba tak pomyśleć, czy ja muszę coś jeszcze ogarnąć więcej. I po drugie, czy nam starczy jedzenia dla naszych zwierząt. Mam nadzieję, że starczy, bo tak musimy mieć tak siano, święta trawa. A, żeby się to da wydać. To nie tak źle. Weźmy butelki. 715 mamy na koncie, można powiedzieć. Dobra, weźmy, sobie tą świeżą trawę. Ogarniemy. Damy w kole to. Już Kazimierzu jemy, jemy. A na jedzony razie ze studni napijemy wody. Nie będzie dobrze. Powiem tak ogólnie, fajnie, bo się nam zbliży z tego, bo zwiększa. Mamy świnie, mamy krowę, mamy teraz. Mamy świnie, mamy kozę, mamy krowę, więc na pewno ten zbliżenie fajnie już wygląda. Zastanawiam się, jak mam teraz sprzedał ropę, bo ona by poszła. Wiem, trochę głupie, ale go tak chcę zobaczyć. Może się tak pobawić. Tym całym biznesem. No ile byś ty chciał? To nie. To za tyle to mi się nie opłaca w ogóle. Brać i ogarniać. Dobra. No wiadomo, że jeśli ja bym teraz chciał pohandlować, czyli bym coś miał taniej. Oczywiście mam dużo taniej teraz u niego, przez to, że handluję. No dobra. Te cedru nie chcesz, tylko musi być budka, czyli musi być ziemia, raczej jest ziemia, ten... Przepis ziemia, ziemniaczanie, dobra. Chciałem cię ogarnąć w następnym odcinku, a dzisiejszym byłoby to tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, dajcie ciepłe w górę komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.